Wtorek, trzeci tydzień Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu z księgi Daniela mamy fragment modlitwy Azariasza. Młodzieńcy uwięzieni przez króla w Babilonii, skazani na ogniste płomienie, tak naprawdę nie mają żadnych szans na to, żeby przeżyć. A jednak w tej niebezpieczeństwie zwracają się do pana Boga i mają naprawdę nadzieję na to, że, że im uda się. Że im uda się wyzwolić w sposób może nieoczekiwany czy cudowny. I pierwsze słowo tej modlitwy, pierwsze zdanie tej modlitwy brzmi: Nie opuszczaj nas na zawsze, nie opuszczaj nas na zawsze, nie opuszczaj, bo Pan Bóg opuścił, opuścił skoro jesteśmy w niewoli, opuścił skoro dostaliśmy się w ręce, króla opuścił skoro już mamy wyrok na nas, Ogłoszony opuścił, ale przecież może nie opuszczać na zawsze. Jak mówi w innym miejscu pisma, na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Ciebie przygarnę. Te nasze trudne doświadczenia mogą być odbierane w życiu jako opuszczenie nas przez Pana Boga. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś mnie opuścił? Czemu daleko są moje słowa od, od mojego wybawcy? To, co trudne, to co jest krzyżem, to co jest cierpieniem, to, co jest bolesne, to wszystko jest jakimś doświadczeniem tego, że Bóg, który jest wszechmogący, który nas kocha, nas opuszcza. Chodzi o to, jednak, żeby nie stracić wiary, że to opuszczenie będzie na zawsze. Bóg wydawał się opuścić swojego syna, a jednak po trzech dniach zmartwychwstał. Wydawał się opuścić Daniela razem z towarzyszami, a jednak i Daniel zostaje ocalony, i towarzysze zostają ocaleni i odrywają od płomieni ognistych. Także uwierzyć w to, że, że to chwilowe opuszczenie, czy doświadczenie opuszczenia Pana Boga nie musi być i nie będzie opuszczeniem na zawsze, jest podstawą wiary żebyśmy nie stracili wiary w to, że Bóg swojej tajemnicy czasami zostawia nas. Nawet nie wiemy do końca dlaczego, ale bądźmy pewni tego, że, że do nas wróci, że nigdy, nigdy nas nie opuści na zawsze. Szarmista zwraca się do Pana Boga z prośbą pamiętaj o nas, miłosierny Panie. Pamiętaj o miłosierdziu, wspomnij na swe miłosierdzie. Czasownik Zachar pamiętać, jest bardzo prostą formułą tego, żebym ja robił nawet jakiś wysiłek w tym kierunku, żeby nie zapomnieć, że dzisiaj robimy sobie notatki albo coś sobie powtarzamy, cokolwiek robimy, żeby po prostu to nam nie uciekło. To nie jest automatyczne, to trzeba troszeczkę w tym dobrej woli i trzeba jakiegoś ćwiczenia. I w pewnym sensie psalmista zwraca się do Pana Boga o to, żeby... On się postarał, żeby pamiętać o swoim miłosierdziu. Dlaczego? Bo może zwrócić uwagę na coś innego. I tak jak nieraz mamy w psalmach, że niektóre wersety są opuszczone z psalmów, te, które mamy na liturgii, tak dzisiaj mamy opuszczony werset o tym, żeby nie pamiętał, czyli żeby zapomniał grzechy, winy mojej młodości. Żeby zapomni o, o grzechach mojej młodości, nie pamiętaj grzechów mojej młodości, natomiast pamiętaj o swojej miłości, pamiętaj o swoim miłosierdziu. Czyli nie tyle Panie Jezus, skup, Panie Boże, skup się na tym, jak ja jestem zły, co na tym, jaki Ty jesteś dobry. Skupia się nie tyle na, na tym, jak ja jestem słaby, ale na tym, na, jak Ty bardzo jesteś, jesteś miłosierny. To jest głęboka prośba o to, że jeśli będziemy naprawdę się skupiać na grzechach, to my z tego nigdy nie wyjdziemy. Nigdy nie wiedziemy, właśnie siłą miłości, siłą przebaczenia jest to, że się skupiamy na miłosierdziu, że się skupiamy na dobroci, a nie skupiamy się na tym, co złe. Jak bardzo często w życiu my ciągle wracamy do tego, co jest złe i ciągle chcemy podkreślać to, kto nam zrobił jaką krzywdę, czy, czy, jaką, czy jakie zło było. A trzeba, trzeba coraz częściej, czy bardzo w życiu stawiać na dobro, na miłość, na miłosierdzie, przy całej sprawiedliwości, przy całym szukaniu sprawiedliwości, żeby jednak stawiać na to, żebyśmy patrzyli na miłość, bo się, bo się potopimy wszyscy, wszyscy w grzechach. I o tym też mówi Ewangelia, kiedy Jezus tłumaczy że trzeba wybaczać nie siedem, ale 77 razy. Zawsze trzeba wybaczać. Kain mówił, że ma być pomszczony siedem razy. Lamek mówił, że on jest, on jest taki, że jak ktoś mu zrobi się, nic, to go zabije. I że o ile Kain miał być pomszczony siedem razy, to Lamek, czyli któryś tam z potomków Kaina, będzie pomszczony 77 razy. A tu jest mowa o przebaczaniu 77 razy, całkowite odwrócenie zemsty, całkowite odwrócenie jakiejś takiej niechęci do człowieka. Tego, że ta Ewangelia pokazuje nam sytuację ludzi, którzy proszą o wybaczenie, proszą o wybaczenie, czy to Pana, czy, czy, czy współsługi, że to, co my mamy problem w życiu. To po pierwsze mamy problem, że ludzie nie proszą o wybaczenie. To znaczy, mam, chciałbym wybaczyć, chciałbym jakoś pojednać się z drugim, ale druga osoba w ogóle nie widzi błędów. W ogóle nie widzi, że zabrał te 100 Uważa, że tak naprawdę on nie wziął. Nie chce się przyznać nawet, nawet do małego grzechu, nawet do małej winy. To jest bardzo bolesne dzisiaj. Że to jest bardzo bolesne w tym wybaczeniu, bo człowiek musi, nigdy, że ma świadomość, że jako chrześcijanin powinienem wybaczyć, to chętnie wybaczyć, jeśli ktoś przyjdzie i, i poprosi o wybaczenie. Natomiast, jak on nie prosi i się zapiera, no to jest bardzo, bardzo trudny proces oczyszczenia czy pojednania. Drugą taką trudnością jest to, że, że łatwiej wybaczyć drugiemu, jeśli człowiek ma świadomość, ile nam Pan Bóg wybaczył, ile nam Pan Bóg wybaczył, bo, bo gdyby nam Pan Bóg wybaczył tyle, co, co temu w Ewangelii, to może by nam łatwiej było pojednać się z drugim a czasami my nie mamy takiego poczucia my myślimy, że jesteśmy święci, że my to jesteśmy tak idealni, że czego, co, co miałby nam Pan Bóg wybaczać, nie? to inni nam, to ja mam wybaczać albo to inni nam zawalili. Więc podstawą czy siłą do tego, żeby mieć sobie tę łaskę przebaczenia, jest bycie blisko Boga, jest kontemplowanie Jezusa, zastanawianie się, rozważanie kim On jest i co On dla nas zrobił. Bo jeżeli przy Panu Bogu doświadczymy, jak wielkie jest Jego dla nas, wtedy łatwiej nam będzie pojednać się z innymi, łatwiej będzie wybaczyć innym i łatwiej też będzie jakoś znaleźć siły do, do życia z tymi, którzy, którzy nie, nawet nie proszą nas o wybaczenie. A przecież prosić powinni. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.